Kochani, drugi dzień naszych wielkopostnych rekolekcji. Wczoraj dzień wprowadzający, dzień, w którym poprzez świadectwo swojego życia chciałem zaprosić Cię do takiej dużej otwartości. Otwartości, która ma się wyrazić przede wszystkim dużą postawą pokory w sakramencie pokuty i pojednania. Bo stanięcie w prawdzie w sakramencie pokuty i pojednania otwiera Twoje serce na potężne działanie Boga. W tym wszystkim oczywiście nieustannie towarzyszy nam Maryja, którą staramy się niejako postawić w centrum tych rekolekcji, by się od niej uczyć. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zajęli się tematem modlitwy. Każdy z nas ma swoje osobiste, indywidualne i na pewno bardzo bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o modlitwę. No bo chcąc, nie chcąc, przez ileś tam lat swojego życia każdy z nas jakąś modlitwę praktykuje. U niektórych ta modlitwa wygląda bardzo standardowo, u niektórych być może ona się rozwija, ale zobaczmy, co takiego o modlitwie mówi Maryja w objawieniach fatimskich. Przede wszystkim Maryja w każdym z objawień fatimskich, a było ich 6, wzywa do tego, aby się modlić. Maryja zwraca się do Łucji, do Franciszka i do Hiacynty właśnie z tym wezwaniem: módlcie się, i dodaje, aby za taką szczególną modlitwę obrać sobie różaniec. W objawieniach fatimskich Maryja mówi: módlcie się nieustannie, każdego dnia różańcem. I wtedy, kiedy były badane te objawienia fatimskie, bardzo wielu wybitnych teologów troszeczkę zarzucało tym objawieniom, że jak to Matka Boża nie wzywa do tego, żeby uczestniczyć każdego dnia w Eucharystii, a wzywa do tego, żeby każdego dnia odmawiać różaniec. Przecież Eucharystia jest dużo ważniejszą modlitwą niż różaniec. I z pewnymi takimi wątpliwościami pewnego razu Łucja zapytała Matkę Najświętszą, jak to właściwie jest. I Maryja jej wtedy odpowiedziała, że owszem, Eucharystia jest rzeczywiście najważniejszą modlitwą, ale nie każdy człowiek z racji różnego rodzaju obowiązków i spraw jest w stanie każdego dnia uczestniczyć we mszy świętej. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Natomiast jeżeli chodzi o różaniec, to każdy, nawet najbardziej zapracowany człowiek, może sięgnąć po to narzędzie Bożej mocy, aby poprzez różaniec łączyć się z Bogiem. Dlatego Maryja wcale nie neguje kultu Eucharystii w objawieniach fatimskich, tylko mówi, że człowiekowi łatwiej jest codziennie sięgnąć po różaniec, aby poprzez ten różaniec bardzo konkretnie zjednoczyć się z Bogiem. Święty Jan Paweł II powiedział, że różaniec jest tak naprawdę streszczeniem Ewangelii. Jak odmawiamy różaniec, to jakby Maryja bierze nas za rękę i przeprowadza nas poprzez poszczególne fragmenty życia Jezusa Chrystusa. Za każdym razem, kiedy z wiarą odmawiamy poszczególne tajemnice różańca świętego, Maryja nas wprowadza w głębie życia samego Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Różaniec, wbrew pozorom, wcale nie jest modlitwą, w której modlimy się do Maryi. Maryja w tej modlitwie pośredniczy, ale w tej modlitwie modlimy się do Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak skonstruowane jest wezwanie Zdrowaś Maryjo, tak zwane pozdrowienie anielskie. Widać to szczególnie w tym momencie, kiedy odmawiamy tą modlitwę na tak zwane chóry, kiedy powiedzmy ksiądz jest tym pierwszym chórem i później ludzie odpowiadają tą drugą część. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. I na to słowo Jezus wchodzi drugi chór, prawda? Święta Maryjo, Matko Boża i tak dalej. Słowo Jezus w tej modlitwie Zdrowaś Mario jest niejako sercem, znajduje się w centrum. Dlatego kiedy odmawiamy różaniec i mówimy Zdrowaś Mario, warto właśnie w tym momencie, kiedy pada to słowo Jezus, jakby zrobić delikatną pauzę, żeby właśnie zobaczyć, że Maryja w tej modlitwie w
wprowadza nas w przyjaźń z Jezusem. Ona nigdy nie skupia na sobie. Ona jest na tyle pokorna i na tyle mądra w tym takim przewodzeniu nam, że ona nas wprowadza w tą bardzo bliską zażyłość z Jezusem Chrystusem. My potocznie mówimy, że modlimy się do Maryi, ale w sensie ścisłym my modlimy się przez Maryję do Jezusa, bo On jest jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem. A Maryja nas w jakiś sposób, byśmy powiedzieli, popycha w stronę Jezusa, byśmy nie liczyli na własne siły, ale liczyli na tą moc, która jest z Jezusa Chrystusa. Kochani, każdy z nas, jeżeli chce być rzeczywiście człowiekiem głębokiej wiary, musi praktykować modlitwę. Modlitwa jest, można by było tak powiedzieć, swoistą pępowiną, która łączy nasze życie z życiem Boga. Zobaczcie, kiedy w łonie matki pojawia się nowe życie, kiedy pojawia się nowy człowiek, to z czasem to nowe życie jest połączone z organizmem matki poprzez pępowinę. Przez ten, powiedzmy, taki w cudzysłowie kanał, dziecko dostaje od matki wszystkie potrzebne substancje, aby się właściwie rozwijać. Gdyby w niewłaściwym czasie odciąć pępowinę, to dziecko by po prostu umarło. Nie byłoby w stanie samo z siebie wypracować tych potrzebnych substancji, które sprawiają, że może się właściwie rozwijać. I czymś analogicznie, bardzo podobnym jest właśnie modlitwa. To jest pępowina, która łączy mnie z Bogiem. Jeżeli jest ona zapchana, albo jeżeli jest odcięta, to ja obumieram. Nie ma we mnie życia. Oczywiście ja funkcjonuję, ja się zajmuję różnymi sprawami, ale to wszystko jest bardzo płytkie. To wszystko nie daje takiej autentycznej radości i pełni szczęścia, bo to jest czysto ludzkie. Człowiek, który mówi, że nie ma czasu na modlitwę, tak naprawdę mówi, że liczy tylko i wyłącznie na własne siły. Bo człowiek, który patrzy w sposób mądry na swoje życie, zawsze znajdzie czas na modlitwę. Bo modlitwa to jest ten moment w naszym życiu, kiedy my przestajemy liczyć na swoje siły, na swoje umiejętności, na swoje rozwiązania, tylko w głębokiej pokorze konsultujemy to z tym, który jest samą mądrością. Konsultujemy to z tym, który daje prawdziwe życie. A więc zobacz, że za każdym razem, kiedy mówisz, nie mam czasu, to tak naprawdę mówisz do Boga, poradzę sobie sam, nie potrzebuję Twojej pomocy. Bo modlitwa tak naprawdę nie jest potrzebna Panu Bogu. To nie jest tak, że Pan Bóg poprzez Twoją czy moją modlitwę doświadcza jakby większej świętości. Bo On jest święty pod tysiąkroć, On jest po prostu samą świętością. Każda modlitwa, którą w życiu praktykujesz, przemienia Ciebie i sprawia, że Twoje serce otwiera się na prawdziwe życie. Kochani, wracając do różańca, różaniec, jak to mawiał święty ojciec Pio, jest jak karabin maszynowy. Bardzo często, kiedy ojciec Pio kończył posiłek w swoim refektarzu, w zgromadzeniu zakonnym, gdzie przebywał, w San Giovanni Rotondo, mówił do swoich współbraci, idę postrzelać z karabinu. I na początku jego współbracia zadawali sobie pytanie, gdzie on idzie strzelać, gdzie on ten ma karabin. On wtedy pokazywał na różaniec i mówił, to jest mój karabin, ponieważ każde zdrowaś Mario jest jak pocisk wymierzony w stronę nieprzyjaciela. Każde zdrowaś Mario jest jak bardzo konkretny pocisk, który zmierza w stronę złego ducha, szatana, który próbuje człowieka zwieść i zniszczyć. Ja w sposób szczególny mocy różańca świętego doświadczyłem podczas posługi takiej pomocy w egzorcyzmach. Zdarzyło mi się już wiele razy uczestniczyć w egzorcyzmach, gdzie pomagałem kapłanom, którzy zostali do tego delegowani przez biskupa. I to jest naprawdę nieraz bardzo przerażające, kiedy widzi się i młodsze, i starsze osoby mocno skrępowane, zniewolone przez złego ducha i człowiek jakby poświęca tym osobom czas, modli się w ich intencjach. Niestety bardzo często te modlitwy są jakby bezskuteczne. Trwa ta modlitwa już jakiś czas i nie widać żadnych rezultatów.
I wtedy często w takiej bezsilności z tym kapłanem, któremu pomagam, klękamy i wyciągamy swoje różańce i odmawiamy tą modlitwę. I nawet nie wyobrażacie sobie, jaka jest reakcja złego ducha, który wystarczy tylko, że zobaczy, że mamy różaniec w ręku i zaczynamy go mówić. Zaczyna wysyłać w stosunku do nas wielkie bluzgi, przekleństwa, wulgaryzmy. On bardzo często, kiedy widzi nas odmawiających różaniec, wypowiada słowa: ty klecho, zamknij mordę. Zamknij mordę, nie wypowiadaj tych słów. Wyrzuć ten różaniec ze swoich rąk. I bardzo często też mówi: ona tu jest. Zabierzcie ją. Dajcie mi święty spokój. Mówi tak oczywiście o Najświętszej Maryi Pannie. On nigdy nie powie, że Maryja jest tutaj, tylko mówi: ona tutaj jest. To jest właśnie znak dla kapłanów posługujących wśród osób zniewolonych, że Maryja jest właśnie w tym momencie blisko, że ona w tym momencie wstawia się za tą osobą, która jest zniewolona. Ona tutaj jest. Za każdym razem, kiedy sięgasz po różaniec, kiedy wypowiadasz te proste słowa: zdrowaś Mario, ona przychodzi i otacza cię płaszczem swojej macierzyńskiej opieki. I wtedy naprawdę jesteś niewidoczny dla swojego nieprzyjaciela. Wtedy jesteś naprawdę w sposób szczególny chroniony przed pokusami, przed złymi decyzjami. Bo ona jako najlepsza matka zasłania cię płaszczem swojej macierzyńskiej opieki. W Fatimie Maryja powiedziała do pastuszków, aby po każdej dziesiątce różańca wypowiadać następującą modlitwę: o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Znamy tą modlitwę. To jest modlitwa, która została włączona do różańca dzięki objawieniom fatimskim. Właśnie tam Maryja zwróciła się do tych prostych pastuszków i powiedziała: po każdej dziesiątce różańca wypowiadajcie słowa tej modlitwy. Maryja jest zatroskana o zbawienie każdego człowieka. Dlatego poleca, byśmy w modlitwie różańcowej modlili się szczególnie za te osoby, które są oddalone od Boga, które nie widzą swojej nędzy, które nie widzą swojego grzechu, które są tak zaślepione w ciemnościach grzechu, że jest tym osobom wszystko jedno i potrzebują naszej modlitwy wstawienniczej poprzez odmawiany różaniec, żeby na nowo otworzyć się na działanie Boga. Zobaczcie, jak my często potrafimy w swoich takich prywatnych rozmowach krytykować różnego rodzaju polityków, różnego rodzaju osoby z naszego otoczenia, że robią to, a tamtego nie robią, że zachowują się tak, a nie inaczej. My oczywiście często mamy rację, prawdą jest, że ci ludzie robią źle, ale czy od naszego gadania się coś zmieni? Czy od tego, że my zaczniemy krzyczeć w telewizor, w którym słyszymy o kolejnych herezjach, o kolejnych zboczeniach, czy to coś zmieni, ten nasz krzyk? Tylko my sami się jeszcze bardziej sfrustrujemy i zniszczymy swoje struny głosowe. A właśnie w tym momencie, kiedy widzimy człowieka zagubionego, człowieka zaślepionego w swoim grzechu, trzeba brać różaniec do rąk i w intencji tych nieraz największych wrogów Kościoła i Ewangelii mówić różaniec. Ostatnio widziałem w internecie taki filmik. Pewna fundacja pro-life w Stanach Zjednoczonych modliła się przed kliniką aborcyjną. Każdego dnia odmawiała jedną część różańca świętego. I w pewnym momencie szef, dyrektor tej całej kliniki, lekarz, ginekolog, wyszedł i po prostu, to było widać na tej kamerze, z jakąś wściekłością, wręcz z takim demonicznym wzrokiem, zaczął tych ludzi okładać, niszczyć ich różańce, które mieli, transparenty, które mieli przy sobie. Było widać, że w tym człowieku działa zły duch. A ci ludzie pokornie każdego dnia odmawiali różaniec i prosili o to, żeby ten człowiek przejrzał. I z tego, co wiem, ta modlitwa bardzo często powodowała, że kobiety, które były już zdecydowane na aborcję, podejmowały pod wpływem tej modlitwy zupełnie inną decyzję.
Moc modlitwy różańcowej, potężne narzędzie, którym zostaliśmy obdarzeni. Nie musimy chodzić do kościoła, żeby sięgnąć po te narzędzie. Oczywiście Eucharystia jest zawsze dla nas najważniejsza, ale w swoich rodzinnych domach możemy tą modlitwę odmawiać nieustannie. Jadąc do pracy, wracając z pracy, mając chwilę wolnego. I znowu kolejna bardzo ważna rzecz. Czy w naszych rodzinnych domach jest takie miejsce, w którym stajemy wspólnie całą rodziną do modlitwy? Ja w ostatnim czasie miałem taką przyjemność zwiedzania pewnego skansenu blisko Białegostoku. Stare chaty z końca XVIII wieku. I co jest takim bardzo charakterystycznym punktem tych starych chat? Charakterystycznym punktem jest to, że w każdym domu znajdował się ołtarzyk. W każdym domu znajdował się ołtarzyk, w którym był obraz Chrystusa, Maryi i krzyż. Pod tym ołtarzem stały przeważnie kwiaty, była zapalona świeca. I każdego poranka gospodarz rodziny wołał swoją żonę, swoje dzieci, wspólnie klękano i odmawiano pacierz, zawierzając kolejny dzień swojego życia opiece Bożej. I podobnie wieczorem, kiedy już wszyscy byli zmęczeni, ale równocześnie szczęśliwi, że przeżyli kolejny dzień swojego życia, klękali przed tym ołtarzykiem i dziękowali Bogu za kolejny dzień swojego życia. Czy w Twoim rodzinnym domu jest takie miejsce, które przypomina Ci o modlitwie? Czy w ogóle jest taka praktyka, żeby stawać wspólnie całą rodziną, nawet do jednego Ojcze Nasz, nawet do jednego Zdrowaś Mario? Zobaczcie, jak często wiele czasu i wiele energii poświęcamy w to, żeby pięknie urządzić nasze kuchnie, nasze salony, nasze sypialnie. I bardzo dobrze, że dbamy o to, gdzie mieszkamy. Bardzo dobrze, że dbamy o swoje domy, żeby to wyglądało pięknie i ładnie. Ale podczas tych rekolekcji warto sobie zadać to pytanie, czy dbam o to, żeby w moim rodzinnym domu było choć kawałek ściany, na której jest zawieszony duży, konkretny krzyż, obraz Najświętszej Maryi Panny. Żeby to miejsce przypominało mi i całej mojej rodzinie, że jest Bóg. Mało tego, to nie chodzi tylko o powieszenie, ale chodzi też o to, żeby to miejsce nas zachęcało do modlitwy. Dzisiejszy świat jest bardzo trudny. W dzisiejszym świecie się bardzo łatwo jest zagubić. Dzisiaj po tej Eucharystii będę dzielił się także swoim świadectwem posługi w ośrodku dla uzależnionej młodzieży. Ja się stykam z nędzą ludzką każdego dnia. Ja widzę te często kilkunastoletnie dzieci, które w wieku 14-15 lat już mają tak zniszczone życie, że często tylko cud Boży może sprawić, że coś się w ich życiu zmieni. Dzisiaj bez modlitwy naprawdę nie da się funkcjonować w sposób dobry i zdrowy. Jeden z teologów XX wieku powiedział, że współczesny katolik, współczesny chrześcijanin będzie mistykiem albo nie będzie go wcale. Co to znaczy być mistykiem? To znaczy pogłębiać swoją relację z Bogiem poprzez ufną modlitwę. Twoje życie będzie piękniało tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta pępowina łącząca cię z Bogiem będzie, że tak powiem, w nieustannym ruchu, kiedy tam się będzie dokonywała ta wymiana między Tobą a Bogiem. W przeciwnym wypadku Twoje życie zacznie usychać. I chociaż zewnętrznie będziesz pokazywał całemu światu, że wszystko jest w porządku, ale wewnątrz Ciebie będzie rodziła się wielka zgnilizna i smród. I na zakończenie jedna bardzo istotna też sprawa, jeżeli chodzi o modlitwę. Kochani, mamy ten problem z rozproszeniami na modlitwie. I dlatego bardzo często wielu z nas rezygnuje z modlitwy. Bo te rozproszenia się pojawiają.
Ja kiedyś w seminarium miałem też taki okres, kiedy było bardzo dużo rozproszeń na mojej modlitwie, ale jakoś Bóg mnie tak pokierował, że z tym problemem udałem się do swojego spowiednika, do ojca duchownego i mu powiedziałem: Ojcze, no nie potrafię się modlić. On zapytał się: dlaczego? No bo mam tyle rozproszeń, że ta modlitwa jest jakaś taka byle jaka. No nie mogę się skupić. Wczoraj próbowałem podczas adoracji mówić różaniec, no i ciągle te rozproszenia, aż po prostu się poddałem i zrezygnowałem. I on mówi: słuchaj, wszystkie rozproszenia, które pojawiają się w twoim życiu modlitwy, są tak naprawdę po części wielką łaską, którą Bóg ci daje. One mogą sprawić, że twoja modlitwa stanie się piękniejsza. Ja wtedy oczywiście wielkie oczy, co on gada. Mówię: ale jak to, rozproszenia mają mi pomóc w moim rozwoju modlitwy? Przecież one mi przeszkadzają. Jaka to łaska? To ja dziękuję za taką łaskę. A on mówi: a czego dotyczyły te ostatnie rozproszenia na modlitwie? Ja mówię, że kiedy się modliłem, to w głowie pojawiał się mój egzamin, który miałem zdać następnego dnia, referat, który miałem napisać na następne zajęcia. Przypominały mi się jakieś sprawy, które muszę pozałatwiać w centrum miasta. On mówi: no właśnie, no to wykorzystuj te rozproszenia, aby one się stawały twoją intencją modlitewną. Jak pojawia ci się takie rozproszenie, to módl się o to, żeby ten egzamin, który będzie jutro, dobrze ci poszedł. Módl się o to, żeby ten referat, który masz napisać, był rzeczywiście przez ciebie dobrze napisany. I to jest bardzo mądra podpowiedź, z której korzystam po dziś dzień. My też mamy często w Kościele podczas Eucharystii różnego rodzaju rozproszenia, bo to trzeba obiad ugotować, bo to trzeba jeszcze to i tamto zrobić. No, zaproś do tego konkretnego rozproszenia Bożej obecności. Wykorzystaj te rozproszenia do tego, aby stały się dla ciebie intencją modlitewną. I wtedy rozproszenia, zamiast przeszkadzać, będą ci pomagać, bo będziesz podczas każdej części mszy świętej wiedział, za co się trzeba modlić, co trzeba Panu Bogu bardzo konkretnie oddać. Bardzo piękna i bardzo mądra rada mojego ojca duchownego, którą dzielę się także z tobą, bo dzięki temu twoja modlitwa również może stać się o wiele piękniejsza.